Witam! Witam, drodzy widzowie! Tutaj Święty Mikołaj z wideotesty.pl. Ostatni raz przynoszę wam worek pełen pomysłów na prezenty. Ostatni raz. I dzisiaj myślę, że jeden z najciekawszych odcinków, ponieważ pewnie myślicie, wy młodzi, trochę ludzie troszeczkę młodszych pokoleń, że dziadkowie, wasi dziadkowie, czy wasi wujkowie, ciocie, którzy są nieco starsi, nie powinni mieć nic wspólnego z technologią, może nie chcą mieć nic wspólnego z technologią, z nowymi rozwiązaniami. Ale tak naprawdę ta technologia jest wśród nas i jest wśród codziennych wszystkich czynności. I to postaram wam się udowodnić tym poradnikiem na świąteczne prezenty dla dziadków. A tymczasem zapraszam was jeszcze do kliknięcia w monitor i zobaczenia wszystkich poprzednich worków z pomysłami na prezenty na wideotesty.pl, czyli świąteczny poradnik zakupowy. Zapewne wielu waszych dziadków kupuje butelkowane wody 1,5 czy 2-litrowe po prostu do picia, bo muszą pić dużo wody, żeby się dobrze utrzymać, żeby utrzymać dietę i tak dalej. Ale po co? Po co mają tę wodę, wydawać pieniądze na tę wodę dodatkowo, dźwigać ją do domu? Czasami mieszkają na 4. piętrze, a w budynku nie ma windy. Lepiej sprawić im taki dzbanek filtrujący wodę. Jego pojemność to właśnie 1,5 litra i co więcej, jest naprawdę on bardzo tani. Na dodatek filtry, które się wymienia, są również dosyć przystępnej cenie, ponieważ 6 sztuk kosztuje tylko 50 zł. No i właśnie, dzięki takiemu dzbankowi po prostu pomożecie dziadkom, ponieważ nie będą oni musieli kupować tej butelkowanej wody, przynosić jej do domu, dźwigać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest adnotacja, sprawdźcie ten dzbanek, bo to jest naprawdę bardzo dobry pomysł na prezent, na gwiazdkę, żeby sprawić, zrobić po prostu przyjemność i przysługę starszym osobom. Często wasze babcie robią świetne wypieki, ale te ich wypieki albo ich tworzenie można ułatwić. Ułatwić za pomocą takiej wagi kuchennej. Niekiedy sypie się na oko różne składniki jak mąka, cukier i tak dalej. Można po prostu zrobić to, zamierzyć taką ilość mąki czy cukru za pomocą wagi kuchennej, która jest również naprawdę bardzo przystępnej cenie, więc nawet wy, wnuczkowie, za pomocą małego kosztu możecie sprawić waszym babciom czy waszym dziadkom, jeżeli może lubują się w cukierniczych sprawach, naprawdę przyjemność. Jest to waga, która maksymalnie obsługuje do 5 kg i automatycznie się wyłącza, ma wyraźny wyświetlacz LCD. No i jest dostępna jak widzicie w różnych wzorach ta waga. Tutaj powinna być adnotacja, na którą możecie kliknąć i sprawdzić tę ofertę. Dziadkowie mają naprawdę bardzo duży sentyment do zdjęć. My też, ale często dziadkowie nie posiadają komputerów, nie posiadają laptopów, telefonów, smartfonów, żeby te zdjęcia w dużej ilości przechowywać. A wywoływanie ich i wsadzanie do tradycyjnych ramek to dosyć duży kłopot, bo trzeba iść te zdjęcia wywołać, trzeba za to zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast idealnym rozwiązaniem jest ten pomysł na prezent. Tutaj macie do niego odnośnik. Jest to cyfrowa ramka do zdjęć. Dlaczego jest to bardzo dobry pomysł? To znaczy na to, że na takiej cyfrowej ramce, której ekran to 7 cali, możemy wgrać naprawdę bardzo dużą ilość zdjęć. Dołączany jest do niej pilot, dzięki któremu te zdjęcia możemy przełączać. Możemy ustawić ich przełączanie, żeby na przykład co jakiś okres cykliczny one się przestawiały. Natomiast jest to o tyle dobre rozwiązanie, że dziadkowie nie muszą się totalnie znać na elektronice. Nie muszą mieć komputera. Po prostu przychodzicie z kartą pamięci, na której macie zdjęcia, wsadzacie ją do ramki. No i taka ramka od razu zaczyna działać. Nie potrzeba naprawdę żadnych zdolności informatycznych, elektronicznych, żeby taką ramkę obsłużyć. Więc jest to naprawdę idealny pomysł na prezent dla dziadków, a dodatkowo w dosyć przystępnej cenie, około 130 zł. Kolejny pomysł na prezent, kolejny pomysł na ułatwienie życia dziadkom. To trzeba przyznać, że tutaj w taki sposób przygotowałem dla was te pomysły z mojego worka na prezenty, żeby po prostu waszym dziadkom żyło się łatwiej. To jest odkurzacz bezworkowy. Dlaczego odkurzacz bezworkowy jest lepszy niż ten, do którego wkładamy worki? Właśnie dlatego, że nie musimy ich wymieniać, nie musimy ich kupować i nie musimy ich co jakiś czas wyrzucać i jakby umieszczać nowe, otwierać tego odkurzacza. Nie każdy się na tym zna, nie każdy ma takie zdolności manualne.
Ten odkurzacz po prostu działa na tej zasadzie, że odkurzamy sobie, on zbiera zanieczyszczenia, potem wyciągamy pojemnik na zanieczyszczenia, wypróżniamy go, wkładamy go z powrotem, bo robi się to naprawdę bardzo prosty sposób i możemy sprzątać dalej. Więc jest to naprawdę idealna propozycja dla dziadków, no bo możemy im po raz kolejny ułatwić w bardzo, bardzo przystępny sposób codzienne życie. A teraz coś dla nieco młodszych dziadków, albo coś dla dziadków, którzy są obeznani nieco w tematach technologicznych i chcą się w to dalej zagłębiać. Smartfon. Smartfon LG L50. Natomiast jest to smartfon dosyć dobry, dosyć przystępny właśnie dla osób nieco starszej daty. Dlaczego? Posiada on jakby wbudowany futerał, on jest wbudowany w fajny futerał, który nazywa się Slim Guard, który, dzięki któremu trzymanie tego telefonu w ręce jest bardzo pewne. On jest solidnie leży w dłoni i trudno zapomnieć o tym, że trzymamy ten telefon w ręce, czy on ma małe szanse na wypadnięcie, więc to jest jeden plus. Kolejny plus to jest taki, że na przykład w tym smartfonie znajduje się taka muzyczna funkcja, dzięki czemu jeżeli dziadek słuchałby radia FM, czy babcia słuchałaby radia FM, to może sobie kliknąć przycisk, dzięki któremu zapisze się ta piosenka z radia i potem możemy ją kolejny raz odpalać. Po drugie mamy tutaj fajną aplikację Quick Memo i pochodne od LG, dzięki której dziadek czy babcia mogą wykonywać sobie notatki na bieżąco, czy na przykład wpisać sobie listę zakupów do urządzenia, dzięki czemu nie będzie trzeba tego wpisywać na kartę, ale musicie wiedzieć, czy wasi dziadkowie podołają temu wyzwaniu. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, to tutaj znajdziecie adnotację, gdzie możecie sprawdzić tę ofertę, sprawdzić cenę tego urządzenia. A na koniec, od razu wam zarzucę linkiem, coś dla osób, które chcą nieco więcej wydać na prezent dla dziadków. Jeżeli kochacie bardzo swoich dziadków, swoich pradziadków, ludzi, którzy pewnie też wami się za młodu niekiedy opiekowali, to jest parowar, dzięki któremu można przygotować naprawdę zdrowe posiłki, właśnie gotowane jakby na parze, więc warzywa, owoce, mięsa, ryby, które w ten sposób są przygotowane, naprawdę nie tracą jakichkolwiek witamin, jakichkolwiek składników odżywczych. Dwa są naprawdę smaczniejsze, no i po prostu zdrowsze dla organizmów, szczególnie dla organizmów dziadków, którzy takich właśnie jakby elementów w swoim życiu potrzebują i to bardzo, bardzo dobrze dla nich. Takie jedzenie poprawia samopoczucie, obniża poziom cholesterolu, obniża wysokie ciśnienie, jest po prostu dobre dla serca i układu krwionośnego. A co więcej, może tego nie wiecie, dzięki gotowaniu na parze możemy ograniczyć możliwości jakby chorób stawów, chorób kręgosłupa, różnych schorzeń związanych właśnie z tymi elementami naszego ciała. Więc jest to naprawdę, myślę, dobra propozycja. Tutaj możecie kliknąć, żeby ją sprawdzić, ale pamiętajcie, musicie bardzo kochać swoich dziadków, bo będzie to troszkę kosztować, ale od czego w końcu są święta, żeby się troszeczkę dla innych poświęcić. Ho, 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 ho! To, moi drodzy, już wszystko. To ostatni poradnik, ostatni produkt, który wam przed chwilą zaprezentowałem. Mój worek za chwilę się opróżni, już nic w nim nie będzie, jeżeli chodzi o pomysły na prezenty od wideotesty.pl. To była seria pod tytułem Świąteczny poradnik zakupowy. Jak tutaj widzicie, jeżeli klikniecie w monitor, to możecie zobaczyć wszystkie poradniki, które prezentowałem. To byłem ja za moją wielką brodą, święty Mikołaj Szakal. Zapraszam was serdecznie do innych moich filmów na tym portalu. Jeżeli wam się cały pomysł podobał, nie zapomnijcie zostawić palca w górę, no i komentować całą akcję poniżej. Będziemy starać się ulepszać w przyszłości tego typu akcje, tego typu poradniki. No i będziemy oczywiście zwracać uwagę na wasze elementy, na które zwróciliście wy uwagę, które można by było poprawić, albo po prostu takie, które wam się podobały. Także jeszcze raz dziękuję, wesołych świąt wszystkim, życzę wam, żebyście skorzystali z naszych ofert, propozycji na prezenty, żebyście wy dostali jak najlepsze prezenty i żebyście przede wszystkim spędzili te święta w rodzinnej i przyjemnej atmosferze, a potem wrócili po świętach w dużo lepszych nastrojach. Uciekam do moich reniferów. Trzymajcie się, kochani. Pa!